9 stycznia w Bielawskim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyło się zebranie wszystkich wolontariuszy. Z roku na rok coraz większa liczba mieszkańców angażuje się w niesienie pomocy innym. Przez wiele lat mieliśmy 150 wolontariuszy, zwiększyliśmy do 170, wciąż ta liczba jest za mała, ale ja myślę później, że jak na naszą Bielawę, niezbyt wielkie miasto, to akurat wystarczy na tyle, żeby mieli satysfakcję, że coś zebrali. Już kilka lat wcześniej zbierałam i zbieram co roku. Dlaczego? Chcę pomagać chorym dzieciom, teraz pomagam też starszym ludziom. Podoba mi się to, no i jest fajnie, jest zabawa, a przy okazji mogę pomóc. Jestem od tamtego roku, teraz drugi raz. Zdecydowałam się, bo lubię pomagać. Jestem też wolontariuszem w przedszkolu, tutaj obok, niedaleko. I sprawia mi to radość, naprawdę wielką radość. Zafascynowało mnie to, że mogę pomagać w jakiś sposób i tak się zaczęło. Od dawna? Zbieram co roku, już trzeci raz teraz będzie. Oczywiście pomagać może każdy, nie tylko zapisany wcześniej wolontariusz. Przykładem są uczniowie bielawskich szkół. U nas co roku w szkole organizowana jest akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcemy nieść jak najwięcej, wnieść dużo do tej akcji, która jest bardzo popularna w naszym kraju i pomaga wielu ludziom. W tym roku będziemy organizowali stoisko z tostami, dlatego że po prostu każdy będzie tym zainteresowany i będziemy mogli jak najwięcej uzbierać. W szkole odbędzie się także licytacja gadżetów woźbowych, w tym koszulek, kubków oraz innych materiałów, które dostarczyła nam woźb. Podczas spotkania wolontariusze zostali poinformowani o tym, jak powinna wyglądać ich niedzielna praca. Wiedzą, że nic złego im się nie stanie i że mogą liczyć na pomoc Straży Miejskiej. My zapytaliśmy młodzież o ich zdanie na temat orkiestry, a także o ich sposoby na zapełnianie puszek pieniędzmi. Ja nie zachęcam ich, tylko oni sami wrzucają. W tamtym roku z koleżanką puściłyśmy muzykę i tańczyłyśmy pod sklepem jednym i dużo było właśnie osób, które wrzucali nam jeszcze więcej niż planowali wrzucić. Chcą wrzucać do puszki, pomagać w jakiś sposób. Ja też czuję, że pomagam. Chodząc, zbierając pieniążki. Są też tacy, którzy strasznie krytykują to, co robię, no ale ja się tym nie przejmuję i robię to dalej. A większość ludzi jest taka, która po prostu wyciąga od razu portfel i wrzuca pieniążki. Oczywiście szefowa sztabu zaprasza wszystkich na Bielawski Plac Wolności, a tam czeka na każdego mieszkańca coś ciekawego. Będą u nas 3 zespoły rockowe, będą umilały życie nam w rynku, wszystkim, którzy tam przybędą. Będziemy się bawić rockowo, bo orkiestra ma taki charakter rockowy. Będzie zespół Delirium, Poxy Life i Rock Dog. Będą licytacje, jak co roku. Właśnie tutaj chciałam się pochwalić. Mamy piłkę NBA z podpisami naszej reprezentacji koszykarzy. Mamy i Marcina Gortata, mamy też plakat tej reprezentacji z podpisami. Będziemy oczywiście licytować wielkoorkiestrowe gadżety i co jeszcze, kto tam z Bielawian będzie chciał przynieść, też będzie mógł wylicytować u nas podczas naszego festynu. Oprócz koncertów i licytacji zostanie wręczony również Order Wielkiego Serca dla osoby zaangażowanej w orkiestrę. Tym samym uczniowie Bielawskiego Liceum apelują do osób pełnoletnich, by zapisywały się do bazy dawców szpiku kostnego. Wymazy śliny będziemy zbierali u nas w szkole. Chcemy wspierać Fundację DKMS, która zajmuje się szpikiem kostnym, pomagającym leczyć białaczkę w naszym kraju. Aby zostać dawcą, wystarczy tylko chwila. Baza umieszczona zostanie w holu Urzędu Miasta.